No i witajcie ludzie, wita się z wami Red i grają ze mną JV oraz Jacek. Witajcie ludzie, wita się z wami Jacek. Wiedziałem, że to zrobi. Nie miałem czasu wymyślić powitania. Miałeś 3 sekundy. Co prawda nie takie troszkę szybsze, no ale były jednak. Dobra, od poprzedniego odcinka w zasadzie co się zmieniło? Ulepszyłem rękawice poza nagraniem, hej. A ja mam łuk. A, tak, a Jacek ma łuk. Czekaj, trzeba się pod nim pochwalić, proszę, ja to jest nowy, ale ja łuk Jacka. To jest taki fakt, że trzeba się tym chwalić co odcinek. Mam łuk nowy. Że nie, bardziej mi chodziło o to, żeby mówić co robiliśmy poza odcinkiem. A właśnie, miałem jeszcze tę sutrę kupić. Właśnie, kup sutrę tatę Gamiego. Mamy tatę Gamiego, wykupię, czemu nie? Na pewno lepsze niż tego. O matko, jak ta się sutra nazywała? Yarigami? I guess? Zaraz sprawdzę. Tak, Yarigami. Serwer na przełęczy. Może to będzie ta misja? Nie. To będzie nie tak topesz. No tak, to prawda, to będzie nie tak. Powrót nie tak topesza jego klubu nocnego. Pamiętamy. Nikt na to nie czekał. Ale ten klub nocny to dopiero pojawił się gdzieś tam w dżungli, pamiętam, więc jeszcze go oficjalnie tak, nie ma. To było. Ale on już myśli, żeby go założyć na pewno. Tak, Grenbur na naładowanym. Who? I don't know him. Męciusko, wstawaj. Bolą mnie stópki. Podnieś ją. I zrób supleksa. Zdycha. Czekaj, poczekaj na mnie. Serce. Profesjonalny dubbing. Zobaczysz, że jeszcze zrobię jeden taki, w którym zrobię cały dubbing. Czekam. Wtedy będziesz żałował. Czemu moje strzały w to nie zadają obrażeń? Może chybiasz? Ha? O co chodzi? O, już działa, ale przelatywały przez te budynki po prostu. To jest jakieś fejkowe Yoichiro, które nie zadaje obrażeń. Dobrze. Tak. Oni mają ogniste rogi, a ja mam hambanpona dalej. Się rzucili tym ogniem. Ale ostrzał. O, piesek. Nie wiem, czyli to był ten. Ten wilk. Ten mały. On ten chyba był lew. Ale nie pamiętam. Przynajmniej w tego. Jakie obrażenia! 3300 zadałem. Co jest? Opetę na losu. Ciekawe dlaczego. A co ci chodzi? Nie rozumiem. Boże. Jakie obrażenia? No tak prawie, że jakby dwa razy większe niż ten mały. No bo nowy łuk jest! To dlatego. Kolejny piesek. Co, dziewięć, będziesz grał Piekronę? Teraz? Będziesz grał już Piekronę? Nie, ale może... No, chcę odblokować Pujeriego, do tego 9 poziom muszę mu nabić. Akurat zgasł, jak chciałem sobie przeczekać. No to już chyba koniec będzie po tym. Te pierwsze misje są zawsze takie szybkie. Że niby tak łatwo jest. Wiesz, fabularne. No, już koniec. Thank you.
Kolejne zwycięstwo. Kto będzie sonarka? Jej. W zasadzie będzie robił tyle samo, co pozostali, no ale... Z takich najgroźniejszych mrocznych teraz, no to... Wydaje mi się, że nęci łuska. Ona ma te 100% na zamrożenie. To prawda, jest denerwujące, aczkolwiek nie tak topesz też w górze. Paczuga błyskawicy, dokładnie tego potrzebowałem. Kamieniołamacz. Dobrze. Wiadomo, gdzie będę pracował. Gatunca włócznia! Javi może teraz używać lanca. Ja coś dostanę? Długi łuk! I to tyle. No to tyle. Nie mam żadnego. Wiesz, spoiler alert. Nic się nie zmieni w moim ekwipunku. No tak, to znowu nęci łuskę. O, zbrukany. Czemu końcówka męska? Komlenie. Kropka, kropka, kropka. Oszust, oszust, serce. Ktoś tu zazdrości, wykrzyknik i nutka. Czemu sam dźwięk głosu nie tak topesza sprawia, że po kości ogonowej przechodzą mi ciarki? Kto to pisał? Gra dla dzieci. Chyba. Warto zaznaczyć, chyba. Tylko, że teraz już tylko duże dzieci w nią grają. Co za ironia. Aż warto się wczytać w te dialogi. Nie robiłeś już tego setki razy? A już nie pamiętam. Poza tym jak będę przeciągał, to wtedy będzie musiał nagrać więcej odcinków, czyli wtedy dostanę więcej wypłat. Tak planujesz, co? No słuchaj. Ciężkie czasy są. Może to i jest jakieś wyjście. Anarcha jest nietoperzem, wściekłowilk to wilk? Wow. Nęci łuska jest zaś syreną. A? Gdzie jej ogon w takim razie? Ucięli. O kurde. Pozbyła się swojego ogona, żeby tańczyć w nocnym klubie, nie tak toperze. Że w te tematy nie brnijmy. Dlaczego? Sama gra naciska na takie tematy. Już mnie nie stać na ulepszenia, bieda. Bieda się zaczyna. Haha, ja tutaj mam 10 tysięcy, kaching. Ja ci muszę jeszcze dawać wypłatę, co? Nie. To dwie inne wypłaty. Tak tam się liczy inaczej. Dokładnie. Jak jeszcze to posprzedaję, to będę taki bogaty. Dobra, co teraz za misja ciekawa jest dla nas? Sonarką. Nie tak topisz sonarcha. Pierwsze spotkanie z nietaktoperzem. Boże, nie zapomnę grania nietaktoperzem i lagach na mojej konsoli. No, to też, ale chyba dwa kanogabangi z ogniem były jeszcze gorsze. No właśnie. Kanogabangi się jeszcze dało w miarę czasem wyczuć. Jak dobrze w niego podjechałeś, to ten. Jak dobrze rytmem ograłeś, to się dało to ograć. Ale jak nie możesz nawet wybić rytm, bo ci cała konsola laguje. No właśnie o to mi chodzi, no. Że nie tak to pewnie. Przynajmniej w moim przypadku było tak, że jak było tego dużo ognia od Kanogabanga, to konsola mi wymiękała często. A to na ogniu to ten. To nie, ale mi chodzi bardziej o to, w sensie na ogniu to nie. Na tych był taki sonarki. Który jest tak, ale był jeszcze taki skill, chyba od niego właśnie, który sprawiał, że wyrastała trawa. O, wow. I ta trawa się podpalała. I to był
Kiro, nie tak to powiedział, spamujący plus paląca się trawa. No cóż, twórcy się starali. Hashtag balans. Mówię właśnie, ja się nie zagłębiałem. Podobno ta madwigowa wersja miała być jakoś zbalansowana. To chyba nie ta wersja. No ja też się nie zgłębiam niestety. Znaczy, oni chyba mają jeszcze jakiś projekt inny, mi się wydaje. To jak teraz myślę, to jak teraz myślę, to chyba trochę źle zrobiliśmy, że kupowaliśmy te sutrę. Czy bynajmniej ja źle zrobiłem. Bo tutaj przypadkiem się nie dostaje za darmo. Nie. Albo to wulkanie było. Dobra. Na pewno? Dostawało się za darmo? Tak. Jak się przeczekało jakąś tam rozmowę tych gwiazd, tych poszukonów, czy jak one się tam nazywały. Coś było. Na końcu właśnie sutry dawali. Tam, i tak na nic innego nie wydamy tych punktów. Mogę się nie palić. W sumie racja. Albo to jest pikuś w ogóle. Nawet go nie zauważyłem. No to pikuś. Dokładnie. Boże, ja już jestem na etapie, że myślę, że im mocniej wcisnę przycisk, to tym lepszy rytm będę miał. A to tak nie działa niestety. To już oznaka, żeby powoli kończyć. Och, z rozkoszą się z tobą rozprawię, serce. Ostrzał! Dobrze, wy się zwalajcie. A czasem ty też musisz być supportem. Ty rozwalasz, czyli nie rozwalają, ty stoisz mi, słuchaj. On się skupia, żebyśmy mogli mieć większy damage. To jest prawdziwy team player. To nie będzie tej pięknej pułapki? No właśnie, chyba tak. Czy to jest najbardziej 600 IQ trap? Oczywiście, że tak. Co my teraz zrobimy? Po prostu tutaj wstawcie tego mema, że świat gdyby zarządzał nim nie tak topisz, ta wielka rozwinięta cywilizacja. Nie rozśmieszaj mnie teraz. Sobie z rytmem no, nie radzę. Autentycznie. A masz, wieprzący ciało, w samą porę, zaraz. Co? Matko, myślałem, że już zginę. Nie, bo ej, ja zginę. Ej, Jacek. I got it. No i widzisz, przydał się ten tategami. Ale wynik! Już nie pamiętam, jak to się wbijało. Ja też nie. Nie wiem, Red, ale jak ci to pomoże, to ja robię UA, UA, OJE. Mam nadzieję, że pomogę. Skorzystam następnym razem. Ale udało się? Udało się. No, drugie użycie przyzwania. Przewidziałem.
Chyba trzeba będzie sobie podblokowywać jakieś inne umiejętności poza. Tak, to na pewno. Znaczy, chyba na fabułę główną jakoś szczególnie nam to nie będzie potrzebne, ale jak będziemy chcieli faktycznie te dungeony robić dodatkowe, no to... Cóż... Z tego się nie obejdzie. Dobra, tak czy inaczej teraz najpiękniejsza misja, która nam pewnie najdłużej zajmie. Lew, który, na którym nie działają krytyki. Proszę, nie. Tragedię trzeba zacząć. Nie. A może po prostu przejdźmy skillowo tę grę. Tatera zajem Tondengo Mikana Saltem. No to lepiej... No, Tatera zajem. No fajnie, lepszy byłby Piekron. Red, wstawaj, zasnąłeś. Nie uśpili. To pierwszy raz nie ja cię uśpiłem. Wzywam cię na pojedynek. Jestem przy... O, she cute. Matko, Arena Sprawiedliwości. To była moja pierwsza arena, jaką zrobiłem na multiku. A nie, to nie była... Sprawiedliwości to, która to była? To nie są rakietówki. A bo to rakietówki były? A nie, to była uczciwości. Uczciwości, dobra, przepraszam. To była ta pośrodku arena. Rakietówki były zabawne. Guardia, tak. Jamsz. Dobra, nie były zabawne, ale... Jak powiedziałeś, że kogoś zbanujesz za to, że weźmie Jamsza albo właśnie Guardirę, to już były całkiem zabawne. Dobra, to tak. To ja się chyba roję bardziej pod tanka tutaj. Nic lepszego nie wezmę, niestety. Ja też się zbuduję zaraz pod tanka, JB. Spokojnie. Mogę tu mieć chyba bany Bona, nie podpalę się o nic. Ten Rydwan to wywalę. Ty znowu masz jakąś inną broń. Premium. Testuję. Kto? Who? Ja nie wiem kto. Ja to w sumie poczekajcie, jak to jest. Mam drzewko? Drzewko klasy łucznika. Łobaben. Jak ja muszę wbić ósmym pingrekiem i umijaczem? Pingrekiem? A co ty chcesz wbijać? No chciałem chyba małpę wbić sobie. Dobra, lecimy. Rakietuwa. Teraz... To mój czas. Nie, teraz nie będzie rakietuwy, teraz będzie ten wilk. No. A to nie arena już? Nie. Jeszcze mamy wilka do zrobienia. O Boże. Błagam, nie rób mi tego. Dziękuję. Ale to nie wiem czy... U, jaki ta kusza ma atak! Tylko, że jest wolna. Nie no, w sumie nie chcę chyba raz na 4 sekundy strzelić. Nie, dobra, do XP go sobie poza. Nie intuję. Bo będą wyzywać. Bo tylko ten przypadek z Tondengą. Więcej głosu nie podnosimy. Miałem bardziej na myśli to, że mnie ludzie w komentarzach wyzywają, którzy będą chcieli to oglądać. A, no to na to już wpływu nie mam. Jak to nie? Możesz powiedzieć, nie wyzywajcie go, bo nie będziemy już nagrywać. I wtedy może nie będą. I że serię od razu wrzucę wszystkie odcinki, jakie były, no ale cóż. Nie. No dostaliście niewidzialnym piorunem. Nie miałem pioruna, ale bardziej mi martwi to, że myślałem, że to będzie rakietówka i zapomniałem zmienić tego banypona, więc here we go again. Palimy się. No mówiłem, że to jest wilk. No tak, ale mój mózg już tego nie przyjął później do informacji.
Bo chciałem na rakietówkę wziąć Pingreka w końcu. Ale żeby nie było tej samej akcji co z Ikulem. Nie wiem czy pamiętacie. Kiedy zrobił ten zamek na rakietówce, to mi konsola skraszowała. Co? Naprawdę? No była taka akcja. Ale zamek jest dobry na rakietówkę, bo tankuje rakiety. Dwie. Ale tankuje. Więcej niż zero. W istocie. Czasem Guardina. Cicho. Nie gadamy o tym. Guardia już miała swoich 5 minut. Czas na Pingreka. Dokładnie. Za tym Pingreka używałem tylko koneserzy. Tacy jak no, ja tak. I już widzę tę złotą bestię. Uciekaj! O-o. Aha. Dobrze, że dałeś na rzeczy. Tak, tego się nie nastąpiłeś, że ciebie zawsze krytuję. Dobrze. Haha, wiatr w twarz. Goes brrrt. To chyba na niego nie działa. Ten wiatr. Na jego oddech? No na to chyba ci działa. A może działa, nie wiem. Myślisz, że to miał taki krótki ręk? Mogę się nie palić, nie być zachwiany jeszcze nie wiadomo co? Nie, ja tu nie dam rady. Ja podejrzewam, że to może być wipe. Dobrze, Javi, feed me! Obrażenia! Gdzie są obrażenia? Ten cyklop może przestać. Właśnie gdyby nie on. No come on! Jaki on jest wściekły! No, tut! Co on robi? Przestań! No, co jest? Dodging bullets, left and right and center! No, what the fuck? On jest jakiś na sterydach. No! Jeszcze złap. Wreszcie przestał. No! Dobrze. Boże. Jezus. Taki upierdliwy. Spokojnie, zaraz przyjdzie następny. Nie, ale serio, tę misję to akurat nie wiem kto wymyślał, żeby zachęcić graczy do gry. Ja piję klasowego, spoko. Nie, no przecież jest bardzo łatwe rozwiązanie. Bierzesz tą dęgę i przechodzisz to. Warhead. Ej, tą dęga jedyna najważniejsza postać. Po co te inne klasy, one są niepotrzebne. Dokładnie. Usuńmy je. Na pewno wcześniej wszystkie klasy nazywały się Tondenga 2, 3. Dobra, ja go zaraz naszpikuję strzałami, już tak, że nie wstanie. Gini! Dobrze! Wow!
Nie! To boss! Dobra, nieważne. JV trzyma mnie za rączkę i wspiera moje potężne strzały. Udało się. Zrobiliśmy to. Za pierwszym razem. No, to jest straszne. I chyba... Nie no, nie zginąłem nawet. Nie no, nie zginąłeś, ja zginąłem. No, teraz. Boże, jestem najlepszy. Po prostu. I tyle. Nic więcej nie mam do dodania. Dobrze, wmawiaj to sobie. Cicho, a to nie jest tak, że jak coś sobie mówię, to będzie prawdą? Skutowałbym. O matko, konik. Konik mi się przyda, hej. Idź Piokio Riderem najlepiej już. O. Stoisz w miejscu, nawalasz wszystkich przeciwników tak. Na mapie. Chociaż nie, to bardziej Krukolec. Ale... Boże, ta postać. Krukolec pod... Susurapon build. O, it's disgusting. Z ognistymi tornadami. Pamiętam do dziś. Które możesz kastować na wieżach i przelatują przez pół map. Balanced. Fajny też jest z tą elektryczną maczugą i muchą. A tego nie znam chyba. No, wtedy ma tam na ogłuszenie z jakieś 700%. Fajnie. Nie masz czterocyfrowej słaby. Dobra, graty mogę sprzedać. A, dobra, co to? Golem skalisty i brygada kościółca. To jest trudna misja. O, hej, temu golem... Nie, ten... Tak, ten golem też już jest odporny na trafienia krytyczne. Panie, ale to jest dokładnie to, co ja chciałem usłyszeć. No ale to już jest golem, którego bardzo często będziemy spotykać, więc... To już szczęście lwa już mniej. Dobra, jak ty JV wbijasz klasowe, ty musisz po prostu uderzać? Pewnie tak, no ale nie wiem czy nawet mam klasowe. Bo jak coś ty będziesz chodził przodem, a nie po prostu nawalał wszystko jak leci. Tak, o ile się nie będę palił cały czas. Ach, idą obrażenia. Wow. Wow. To nie jest pan Nypal. Ja dobra, dalej zmienię te rękawice następnym razem. Bombard! Przecież tak naprawdę nie mam na co. Co najwyżej tą rękawicę golema mogę wziąć, ale wtedy mam 3 sekundy do ataku. Boże, nie. Ale ma kusze potężne. Czas pokazać, kto jest prawdziwym, najlepszym łucznikiem. Żegnamy. Wystrzelani wszyscy. O. Na tym mogłaby się ta plansza skończyć. No. Nice. Ale zapał był do tego ataku. Aż się zapalił. Ja powinien mieć własny kącik żartów.
to zrób wieczór z Jackiem i będzie. Nie, ja nie jestem youtuberem, to ty jesteś tutaj youtuberem. I JV z naszego grona. Nie jestem. Wiesz mi, biorąc pod uwagę tych większych tubowiczów, no to ja jestem taki nic, szczerze mówiąc. Mniejsza z tym. Nieważne, jaki jesteś wielki, ważne, że robisz to z pasji. W momencie pragnę przypomnieć, że JV nie ma Switcha nadal kupionego, a to robimy to z pasji. Wcale nie musicie wpłacać pieniędzy. A, JV, oni są twoi. No. Mhm. Spoko, ja też, ale przynajmniej przeszedłeś przez metę. Że zostawmy tego jednego. Niech pożyje jeszcze. U mnie są dwa. Czyli już wiem, spin pełen na lodowy. Ej, nie było ciężko wcale. Myślałem, że to będzie trudniejsze. No, przynajmniej tyle. Dobrze, że te golemy nie mają zbyt dużo HP. To prawda. Znaczy no, nie licząc Destrobo, który ma bonus do tego. Do kamienia. Zatruty długi łuk. Damn. To chyba jest i tak słabe, ale... Nie no, długi, zatruty długi łuk, no to chyba był jednym z tych najlepszych po ulepszeniu. No, powiem, że trucizna i dźgnięcie to jest najgorsze, co możesz mieć przeciwko kamieniom, więc generalnie nic nie będzie bił w tego lewy. No dobra, kamieniom, no. A jak obrażenia wyglądają? No, zastałem czterokrotnie. Matko, łuk, snu, trucizna. Czemu to nie może być rękawica? Dobra, w sumie wezmę to, wtedy mam większą wytrzymałość i się tak nie palę. Lodowa lanca, trucizna. Ludzie. Nie no, rękawic już nie ulepszę bardziej. Smutek. Co teraz nam ostatnio zostało? Musiał... Teraz nam zostało... Ha. Rakietówka. Dobra, it's time. Dobra, chwilę, unhibit tylko... the ribbit. Unload the toad. Dobrze. Jak skraszuję grę, no to będzie problem. Lecimy. Nie wiem, czy ja to będę robił, chyba z psu nabijał klasową. Ja to sam. Spojrzę sobie, czy ja mam tą klasową? Ja tylko wysysam ekspa teraz. In red we trust. No, a jeszcze będę musiał uważać, żeby mnie na dźwignię nie zabiła. Dźwignia cię nie zabije, jeżeli do niej nie podejdziesz. No wiesz, to ale możesz... nie! Racja, przecież Pingrek to nie zabije. To jeszcze równie dobrze może zrobić rakieta. 130 obrażeń. Ile? 130? No, chyba to jakoś tak było napisane. Ale ma miejscówę fajną. Wyobrażacie sobie, jakby stamtąd do nas strzelał? Z tej tuby? No, jeszcze jakby miał wiatr w plecy. A nie, nie, nie. Nie przy mnie, nie na mojej warcie. Ten pingwin potrafi wyekwipować sobie atak łukiem i jeszcze wiatr. To jest taki Kowalski na sterydach. Dobra, ja zaczynam robić to, co robię najlepiej. Lecimy. We've got to build the wall. Pocieszaj się tym, że odskakujesz w momencie, kiedy ta dźwignia się dezaktywuje. A to będzie za łatwe. Może nie teraz. Czas sprawdzić, czy skraszuję konsolę. Nie rób tego. Żyję. Dobra, idę z zamkiem do przodu. Lecimy, nie boimy się. Zamek! No to ty teraz ty jesteś lodowym księciem.
Ja ten, jak to się mówi? Jestem dziedzicem Ikula. W tym momencie. Tribute to Ikul. Co się dzieje z tymi naszymi rakietami? Ale przytankowały! Uśpiony, zamrożony, hej. No to jest hero mode, nie tak toperza w pigułce. Dostajesz nagle 74 statusy. O nie. No odmroź się! Patapon Donczaka nie boli. Dobra, trzeba uleczyć JB'ego. Decydowanie tego wymaga. Ale rakieta leci! Ale fatality zaraz dostaną. Chyba, że ta ich dobije. Wait, niszczyli tam dużo. Dobra, to jest ten moment. Czy oni puścili chociaż jedną tą wielką? Nie. Nie. Ale moja lodowa ściana tam. Widać, kto zapewnił zwycięstwo. Ściana. Rękawica wielkiego golema. Dokładnie to, czego potrzebowałem. O, Apollo Pona plus 5. Dobra, niosąca śmierć plus 5, to już jest dobre. Ryba w stawie. Ja nawet poziomu za to nie dostałem, a tak się starałem. Robili co mogli. O, dobra. Już następne lochy zostawimy sobie na inny raz. Dokładnie, też tak uważam. No tutaj będzie ten drugi robocik. Matko, jak mu to przestań było? Przestań się wymądrzać. Czekaj chwilę, serce. Proszę, zabierz mnie ze sobą. Tak. No dobrze, nęciusko, skoro musisz ze mną iść. Jak to nie? Siokowik stoi na drodze ku twojemu szczęściu. Dokładnie. Dobrze, że to ty jesteś Supreme. Ty, rękawica userem. Walnij go w ten głupi łeb. Niech się odczepi. Zrobię to gdzieś pod koniec. Jak będą te dziewiątki piękne. Ale to będzie skopa wtedy. Ale to nawet nie w niego chyba było. No nie, to było z tym armatą. To była też bardzo dziwna postać wtedy dla mnie. Do tej pory nie wiem, czy to był on, czy ona. To jest chyba... W sumie nie wiem, nie rozkminiam tego. No właśnie. Ale tam pisało co innego, tutaj pisze co innego i tyle. Tyle się dowiesz. No. Jeszcze nie wiem, jak to w angielskiej wersji wygląda. Halabarda. Siłą. Nic ciekawego. Czy to będzie lepsze? Jak to będzie lepsze od tego? Całe szczęście nie. Wow, to jest minimalnie lepsze. Dobra, zawiodłem się. No nic, trudno. Jeszcze nie jedna skrzynia przed nami. Nie jedna walka przed nami. Oj tak. Nie jeden golem i wilk przed nami. Dobra. Myślę, że takim oto akcentem przykrym możemy zakończyć. Już 40 minut, wow. Będzie drugi, długi odcinek. Szkoda czeka, za rogiem. Cieszmy się. No, przeciwnicy nie do końca sprawiedliwi, ale fakt, czeka. Dokładnie. Pełni racja. Dobra, możemy się z wami fajnie teraz pożegnać, tak więc trzymajcie się do następnego odcinka i pa pa.